Cześć, witajcie w moim domu, witajcie w mojej bajce. Oglądaliście poprzednie odcinki? Bawimy się w teatr domowy, robiony sposobami domowymi, teatr z lalkami albo bez. Wy możecie być aktorami, aktorami mogą być wasze przytulanki albo lalki zrobione samodzielnie. Odbiorcami waszych produkcji mogą być rodzice i w ogóle najbliżsi. Możecie być reżyserami, scenografami, czyli możecie wymyślać sami swoje historie i dekoracje. Przypatrujcie się. Za chwilę obejrzycie moją kolejną produkcję, krótki filmik. Mam nadzieję, że się spodoba. Mam nadzieję, że coś jeszcze nakręcę, także do następnego razu. Trzymajcie się zdrowo i Hakuna Matata. Cześć! W poniedziałek, dnia 30 marca, utalentowany młodszy listonosz Andrella otrzymał na poczcie cztery pachnące listy w pięknych, sztywnych kopertach ze złotym nadrukiem. Miał je dostarczyć do rąk własnych adresatów pod wskazany adres w bardzo eleganckich dzielnicach. Odbiorców listów było zatem czterech, ale nadawca tylko jeden. Otóż wszystkie listy były zaproszeniami wysłanymi przez Biuro Organizacji Konkursu Kto jest najpiękniejszy. W poniedziałek rano młodszy listonosz Andrella dostarczył list pannie Katarelli z ulicy Zajęczej 2B. Tego samego dnia w południe list otrzymała panna Izabella z ulicy Pistacjowej 33. A późnym popołudniem list z zaproszeniem osobiście odebrała panna Honorella z ulicy Pachnących Wrzosów 1/7. Dopiero we wtorek następnego dnia ostatni list odebrała panna Ella, mieszkająca na placu Figowym 8. W środę odbył się konkurs w Pałacu Marcepanowym przy skwerze Niebieskich Migdałów. Stawili się oczywiście jurorzy. Jako pierwsza zaprezentowała się panna Katarella. Katarella była oczywiście piękna, lubiła bezdomne psy i kotki, modę i oczywiście segregowała śmieci. Z numerem drugim na scenie pojawiła się panna Izabella, która była nie tylko piękna, ale również pięknie śpiewała i tańczyła i jak Katarella segregowała śmieci. Jako trzecia zaprezentowała się przed jurorami panna Honorella. Honorella była tak samo piękna jak Katarella i Izabella, ale również pięknie grała na fortepianie, lubiła wszystkie dzieci świata i oczywiście segregowała śmieci. I wreszcie z numerem czwartym wystąpiła piękna Ella, która sama pisała i potem recytowała swoje wiersze, uwielbiała czytać i gotować wykwintne dania, no i oczywiście segregowała śmieci. Jurorzy mieli bardzo poważny problem, ponieważ wybór był bardzo trudny. Naradzali się, dyskutowali, bardzo długo szeptali, ale i tak o niczym nie zadecydowali. A kto według was był najpiękniejszy? Panna Katarella, Izabella, Honorella czy Ella? Na werdykt czekają zniecierpliwione, ale pozostające przyjaciółkami kandydatki.